Czołem strażacy, w dzisiejszą pasyjną środę 10 marca 2021 roku. Witając wszystkich, pragnę tradycyjnie uczynić to dwoma hasłami dnia, które proponuje broszura z Biblią na co dzień. A są one zapisane w księdze proroka Izajasza, gdzie w 31 rozdziale i 3 wierszu czytam: miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Oraz w wierszu wyjętym z 1 listu apostoła świętego Jana z 4 rozdziału, gdzie w 16 wierszu zapisano następujące słowa: Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. Świetnie i radośnie brzmią dzisiejsze hasła dnia i aż trudno zrozumieć, że rozbrzmiewają one właściwie w centrum błogosławionego czasu pasyjnego. Brzmią one zadziwiająco, gdyż obchodzony dość hucznie Dzień Zakochanych, czyli Walentynki, już dawno minął, a tu tyle o miłości. Jednakże czy chodzi tu tylko i wyłącznie o miłość międzyludzką? Czy chodzi tu tylko i wyłącznie o miłość, która winna towarzyszyć ludziom wiary na wszystkich drogach i ścieżkach życia? Poniekąd tak, ale najistotniejszym jest to, że dawcą i sprawcą miłości jest sam Wszechmogący, Trójjedyny Bóg. Przekonany był o tym nasz starotestamentowy brat, prorok Jeremiasz. On zwraca uwagę na Bożą miłość, która nie jest ograniczona żadnym czasem. Ona jest wieczną i taką miłością Bóg umiłował człowieka, umiłował mnie, nędznego, grzesznego człowieka. I z tej miłości wypływa cudowna, zbawiająca Boża łaska. I Jeremiasz w swoim profetycznym spojrzeniu poprzez pryzmat Bożej miłości patrzy na Golgotę. On dostrzega krzyż Jezusa Chrystusa, bo tam znajduje się apogeum Bożej miłości. Z tego krzyża płynie strój wody żywej. Z tego krzyża płynie przebaczenie, odpuszczenie grzechów. Płynie pojednanie z Bogiem, ale także drugim człowiekiem. Tylko w krzyżu Chrystusa, pełnym miłości, znajdziesz lek na grzechu jad. Znajdziesz to, co najważniejsze, co najistotniejsze w życiu. Zdajesz sobie z tego sprawę? Wydaje się, że zdawał sobie z tego sprawę goleszowski pasyjny pieśniarz, który mówił: pod krzyż Twój pójdę, gdy skrzywdzą mnie ludzie, kiedy za dobre złem mi odpłacą. Tam za swych wrogów modlić się nauczę, jak Ty czyniłeś na swym krzyżu, Panie. Pod krzyż Twój pójdę, kiedy niedostatek w dom mój zawita, jak gość nieproszony. Pod krzyż Twój pójdę. A czy ja wędruję pod krzyż Chrystusa? Chrześcijanin jest osobą zdającą sobie sprawę z tego, że bez Chrystusa nic uczynić nie może. To jest powodem tego, że średniowieczny augustiański mnich, ksiądz dr Marcin Luther, zachęcał, by codziennie zatrzymywać się u stóp Chrystusowego krzyża i wszystko składać na Niego. I wołał, jak apostoł Paweł: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy wiesz, co to znaczy? To znaczy, że złączony z Chrystusem będziesz żył Jego miłością, a ona będzie objawiać się na wszystkich
twoich drogach i ścieżkach życia. Ona będzie objawiać się w twoich relacjach z drugim człowiekiem. Ta Chrystusowa miłość nie jest żadną okazjonalną, ale ona jest czysta. Ona się nie nadyma, ona się nie unosi, ona jest prawdą, ona wszystkiemu wierzy, ale ona przebacza. Tak, Chrystus na krzyżu Golgoty przebaczył tobie i mnie, przebaczył każdemu człowiekowi. On prosił w godzinie śmierci, umierania za tobą i za mną: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy ja przebaczam w Chrystusowej miłości drugiemu człowiekowi? Kochani, niech inni zobaczą w naszym życiu, w naszym zachowaniu, w naszym postępowaniu, w naszej mowie, w naszej służbie, strażackiej służbie, tego, który jest jedyną, nieprzemijającą miłością. Rozlewajmy tę miłość. Niech powódź Bożej miłości dotyka każdego człowieka. Tak bardzo potrzebuje tej miłości skłócony, zwaśniony świat. Potrzebujesz ty, potrzebuję ja, potrzebują nasze rodziny. Potrzebujemy wszyscy. Pamiętaj, że o tobie i o mnie Jezus powiedział: wy jesteście na ziemi światłem mym. A to światło wskazuje na nieprzemijającą miłość. A ona, jak mówi apostoł Piotr, zakrywa mnóstwo grzechów. I mając tę pewność, zapraszam i zachęcam cię do wspólnej, krótkiej modlitwy, do westchnienia modlitewnego, do połączenia się z Bogiem. Módlmy się. Panie, pomóż mi żyć Twą miłością. Panie, spraw, by miłość Twa jednoczyła wszystkich. Pomóż mi wskazać innym drogę do miłości, drogę na Golgotę. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen. Życzę dobrego, błogosławionego dnia, dobrej, błogosławionej służby. Pozostańcie z Bogiem.